Cześć wszystkim! Powiem krótko. Tak jak nie przepadam za SUV-ami czy crossoverami, tak za każdym razem, gdy siedzę za kierownicą właśnie XC40, mam wrażenie, że robi mi on tak i pyta się: gościu, ale o co ci chodzi? Powiem więcej. Sam za każdym razem, gdy siedzę za kierownicą w zasadzie jakiegokolwiek SUV-a od Volvo, zadaję sobie pytanie: gościu, ale o co ci chodzi? Także jeśli również jesteś osobą, która ma pewne wątpliwości, czy da się zrobić fajnego i dającego przyjemność SUV-a, zapraszam na test. Przeważnie w tym momencie widzicie już, jak jadę, ale specjalnie zaczekałem z uruchomieniem tego samochodu, bo warto tutaj właśnie przy tym się na chwilkę zatrzymać. Ja za chwilę będę opowiadał oczywiście o tym, że jest to miękka hybryda. Mówiłem już zresztą o tym, bo XC40 gościło już u mnie na testach, ale zobaczcie to. Uruchamiam silnik. Tak naprawdę oprócz tego, że słyszałem, że ten silnik się uruchomił, nie czułem nic więcej. To jest tak płynne, tak gładkie, w zasadzie ani ten silnik się nie trzęsie, czy ten samochód, karoseria się nie trzęsie. To jest coś fantastycznego, a dodam, że to jest zimny silnik, w zasadzie nieodpalany od 2 dni. I wrzucamy sobie drive, jedziemy i zacznę właśnie od tego, czyli od miękkiej hybrydy, bo moim zdaniem Volvo w tym aspekcie się po prostu wyspecjalizowało. Co to znaczy? Miękkie hybrydy to nie był oczywiście żaden jakiś przełom, bo nie stało się tak, jak na początku chyba próbowano nam wmówić, że mimo braku pełnej hybrydy, nawet ta miękka pozwoli o jakieś niebotyczne ograniczenie spalania i w ogóle oszczędności w tym aspekcie, czyli w aspekcie zużycia paliwa. Nie. Najlepsze miękkie hybrydy, myślę, że robią to na poziomie gdzieś do, powiedzmy, 0,5 litra, co jest fajne, ale przełomem nie jest. Przy czym po co o tym mówię? Bo chcę podkreślić, że Volvo jest idealnym przykładem tego, że chyba nie o to chodzi w miękkich hybrydach. W miękkich hybrydach, w mojej opinii, chodzi o to, aby kierowcy uprzyjemnić jazdę. Ja się będę tego trzymał, bo jeśli podejdziesz do miękkiej hybrydy w taki sposób, a nie, że o, miała być miękka hybryda i nagle zamiast 8 palę 6, no to jeśli nie będzie tego rozczarowania, to będziesz mógł cieszyć się z tego, do czego ta miękka hybryda właśnie stworzona została. Jak to przekłada się na codzienną jazdę? Przede wszystkim ruszanie tym samochodem. Nie samo uruchamianie, ale każde ruszanie, tak jak teraz stoję na światłach, to jest jedna wielka przyjemność. Jest bardzo dużo samochodów, które jako całość są super, mają dobry silnik, mają fajną skrzynię, ale na przykład wszystko psuje to, że za każdym razem, jak nimi ruszacie, to ciężko jest zrobić to płynnie. Tutaj ciężko jest nie zrobić tego płynnie. I jest to między innymi zasługa miękkiej hybrydy i tego, jak wpływa ona na system start-stop. No ja na przykład teraz mam wyłączony silnik, mamy zielone, ruszam i to naprawdę dzieje się tak płynnie, że ja za każdym razem jestem pod wrażeniem i ten samochód za to uwielbiam. Ale dobra, kilka suchych danych, takich papierowych, żebyście wiedzieli, z czym mamy do czynienia i czym ja jadę. To jest Volvo XC40 z oznaczeniem B4. Pod tą nazwą kryje się dwulitrowy, i to bardzo ważne, dwulitrowy. Dzisiaj dwulitrowy silnik, benzynowy. On ma 4 cylindry, co też jest bardzo ważne. 197 koni mechanicznych, 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego i przyspieszenie do 100 km na godzinę na poziomie 7,6 sekundy. I od razu zaznaczę, że w mojej opinii to jest optymalna jednostka do tego samochodu. Bardzo fajna moc, bardzo dobre przyspieszenie. Ten silnik nie jest ani za słaby, ani nie jest wyżyłowany, żebyśmy mieli martwić się tym, że mamy, nie wiem, 180 koni z litra, więc tak jak powiedziałem, w mojej ocenie do tego samochodu chyba najlepszy wybór. Ja już pokazywałem XC40, więc też nie chcę robić tego wszystkiego od początku, więc tylko tak na szybko. Miejsca z przodu jest oczywiście pod dostatkiem, ale tak jak też to już mówiłem, zobaczcie, ile tu jest miejsca z tyłu. Ja mam 182 cm wzrostu, siedzę sam za sobą, miejsca na nogi mi zupełnie nie brakuje, to samo nad głową. To jest samochód bardzo zaskakujący swoją przestronnością, bo przypomnę, że jest to najmniejszy SUV Volvo. Ja już tak bardzo zaskoczony nie jestem, bo już to zaskoczenie raz przeżyłem. Wtedy byłem, można powiedzieć, że w delikatnym szoku, bo spodziewałem się dużo bardziej, czy dużo mniej przestronnego samochodu w środku, szczególnie patrząc na niego z zewnątrz, gdzie on nie robi wrażenia dużego samochodu. No to w ogóle nie jest duży samochód, ale naprawdę przestronność jest jego ogromnym atutem i to jest ta pierwsza rzecz, gdzie mamy coś, co daje nam SUV, czyli siedzimy wyżej, widzimy więcej, czy widzimy dalej, mamy bardzo dużo miejsca nad głową, mamy dużo miejsca przed nogami, mamy również bagażnik o całkiem fajnej pojemności, bagażnik, który jest ustawny, bagażnik, który jest praktyczny, czyli mówiąc w dużym skrócie, te zalety, które daje nam SUV, daje nam już najmniejszy SUV Volvo, czyli XC40. Tyle, że
najczęściej działo się tak, czy dzieje się tak w innych modelach, że dla mnie, bo mówię o swojej opinii, te zalety, które daje nam SUV, czyli właśnie siedzimy wyżej, mamy całkiem duży prześwit, mamy karoserię, że tak powiem, pudełkowato, i to wszystko razem powodowało, że ja w tych samochodach nie lubiłem jednej rzeczy, czyli nie lubiłem nim jeździć. Taki dość istotny aspekt w przypadku samochodu. Co stało się tutaj? To jest auto, które kolejny raz pokazuje mi, że SUV może dać przyjemność z jazdy. Mówię tylko i wyłącznie już o tym aspekcie, czyli z punktu widzenia kierowcy. I to, czy będzie chciało mi się znowu tym samochodem pojechać, czy będę chciał pojechać w trasę, czy będę chciał się nim nawet pobawić. Chociaż wiadomo, że to nie jest do tego samochód, ale ja na przykład w ten sposób motoryzację traktuję. Nie są to dla mnie tylko pudełka z przemieszczania się z punktu A do punktu B, tylko coś więcej. Ja lubię spędzać czas w samochodzie, spędzam w nim bardzo dużo czasu, więc lubię nim pojeździć, lubię nim się pobawić i w XC40 mogę to zrobić. Konkretniej czemu? Nadal ten samochód zaskakuje mnie tym, jak bardzo chętnie wjeżdża w zakręty. On oczywiście będzie się w nich troszkę pochylał, to jest prawa fizyki, to jest normalne. Dużo bardziej niż, nie wiem, jakikolwiek kompakt, oczywiście. Ale robi to w tak niewielkim stopniu, w jakim ja jestem w stanie to zaakceptować, jednocześnie dając mi przyjemność z jazdy. Ale muszę tutaj wtrącić jedną rzecz dla osób, dla których być może prowadzenie nie jest najistotniejsze w SUV-ie. Nie tego w tej klasie szukają, nie tego szukają w tym samochodzie, a na przykład szukają komfortu. No i tutaj uważajcie na jedno. Ten samochód prowadzi się precyzyjnie nie przez przypadek. On ma dość sztywne zawieszenie, a nawet rzekłbym, że jak na kategorię, do której należy, ma bardzo sztywne zawieszenie. Z pewnością przyczyniają się do tego koła, które mają tu aż 20 cali. To są oczywiście koła opcjonalne, mam je tutaj w aucie prasowym. Co ciekawe, nie są takie drogie, bo jeśli dobrze pamiętam, to kosztują około 6,5 tysiąca w salonie, co jak na takie miejsce jest wartością całkiem atrakcyjną. Ale wracając, na pewno one oczywiście przekładają się na wrażenia z jazdy i to, że w tym samochodzie jest dość twardo, ale zwracam Wam uwagę na to po to, abyście sprawdzili to dokładnie na jeździe testowej. Bo może szukacie tego samochodu na przykład dla żony, która będzie jeździła z dzieckiem, no to tak jak dla mnie to jest atut, to dla niej może to być wada. Sprawdźcie to koniecznie. Zatrzymajmy się chwilę we wnętrzu. Ta skrzynia, czy w zasadzie ten drążek, niezmiennie mi się to podoba bardzo. Jeśli ja dobrze pamiętam, to chyba narzekałem w poprzednim XC40, że na przykład tak jak stoję w tej chwili na drive, to żeby wrzucić wsteczny, to musiałbym nacisnąć ją do góry dwa razy, a potem żeby wrzucić drive, znowu musiałbym to zrobić dwa razy. W tej chwili da się to zrobić w ten sposób, że takie mocniejsze naciśnięcie powoduje jakby przeskok z D na R i tak samo w drugą stronę ze wstecznego na drive wystarczy to zrobić mocniej i możecie sobie wachlować przód, tył, gdzieś tam na jakimś na przykład ciasnym miejscu parkingowym. Taka pierdoła, ale to jest dobre. Jeśli ja dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że poprzednim razem jak miałem XC40, to mnie troszkę denerwowało. Natomiast bardzo dobrze pamiętam, że tamto wnętrze było jasne. To wnętrze jest czarne, jest ciemne. I tu oczywiście traktujcie to troszkę z przymrużeniem oka, ale ja bym w ogóle zakazał ciemnych wnętrz w SUV-ach Volvo. Moje wrażenia takie estetyczne z odbioru tego samochodu są takie, że to jest niebo a ziemia odnośnie tamtego auta a tego. Ja również lubię ciemne samochody, sam jeżdżę czarnym samochodem, który ma w zasadzie wszystko czarne, ale jestem też wielkim fanem jasnych wnętrz i tutaj jest dość smutno, tutaj jest dość ciemno. Tutaj jest po prostu, moim zdaniem, dużo mniej ekskluzywnie niż gdy ten samochód ma jasną tapicerkę, bo robi wtedy wrażenie dużo droższego niż jest w rzeczywistości. Znaczy, on nie jest tani, żeby też było jasne. Do tego sobie zaraz przejdziemy. Ale moim zdaniem jasna tapicerka wpływa na to, że sprawia jeszcze lepsze wrażenie. Mamy tutaj nagłośnienie Harman Kardon. Ja zatrzymałbym się przy tym dłużej, gdyby w XC40 można było zamówić system Bowers & Wilkins, który w Volvo jest i który jest jednym z najlepszych systemów audio, jakie w ogóle są na rynku. Ale niestety ja w konfiguracji tego nie znalazłem. Mam tutaj Harman Kardon, czyli jeden z moich ulubionych producentów. On gra bardzo dobrze, żeby było jasne. Przy czym przy Bowersie, na przykład z XC60, to jest przepaść. No ale tak jak mówię, ja w katalogu, w cenniku tego Bowersa nie znalazłem, więc mały smuteczek. Nie chcę się wypowiadać jakoś szczególnie dużo na temat systemu inforozrywki, chociaż teoretycznie powinienem to zrobić, bo jest to system z Googlem. Mówiłem już o tym troszkę przy okazji XC60, ale wiecie czemu nie chcę o tym mówić, bo ja troszkę doszedłem do wniosku, że jest jakaś zmiana, powiedzmy jest super, można o niej bardzo dużo mówić, tylko tak finalnie i tak jak podczepiacie sobie samochód, czy to przez Android Auto, czy przez Apple CarPlay'a i w większości przypadków tak się dzieje, nie oszukujmy się,
korzystacie z tych funkcji, które daje telefon, czy połączenie telefonu z samochodem, to co to zmienia? Tak na szybko, z wbudowanym Androidem chodzi mniej więcej o to, że zobaczcie, nie mam sparowanego telefonu, mam tylko podłączony przez Bluetooth, ale nie jest sparowany i w tym momencie, nie wiem, na przykład naciskam sobie mapę i zobaczcie, macie mapę googlowską, więc jest to o tyle fajne, że nawet mimo braku sparowania telefonu, aplikacje te główne macie tutaj wbudowane. Fajna rzecz, no ale w zasadzie to samo można uzyskać po prostu podłączając telefon. To się moim zdaniem nie przekłada w jakimś dużym stopniu na jakieś zupełnie nowe odczucia z jazdy tym samochodem, więc opowiadał o tym dużo nie będę. Wspomnę tylko, że w Volvo sterowanie, na przykład klimatyzacją, niestety nie odbywa się za pomocą pokręteł czy przycisków, tylko oczywiście w ekranie i w nowym systemie zostało troszkę zmienione. Nie jestem do końca pewny, czy ono jest wygodniejsze, bo tak jak widzieliście, po naciśnięciu tego przycisku mam tutaj, mogę sobie trafić, o właśnie, próbuję to zrobić, żeby trafić w stopnie. Teraz już boję się to zrobić, bo na przykład nie wiem, czy nie zmieni mi się za chwilę światło, więc już tego zrobić nie mogę. I wydaje mi się, że w poprzedniej wersji, gdzie robiliśmy to w ten sposób, było wygodniej, bo łatwiej było trafić, ale no niestety to jest jeden z tych przedstawicieli, który ma to w ekranie. Dobra, teraz jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Mówiłem też o tym przy okazji poprzedniego testu, czyli spalanie. Bo to jest dość ciekawy aspekt w przypadku Volvo. Te samochody ze zwykłymi silnikami benzynowymi mogą być znane z różnych rzeczy, ale na pewno nie są znane z tego, że są oszczędne. Szczególnie na trasie, gdy jedziemy powiedzmy te 140 km na godzinę na autostradzie, to spalanie to już będą raczej dwie cyferki. Czemu mówię, że to jest takie troszkę dziwne? Dlatego, że na przykład wersje T8, które są bardzo mocne, mają tych koni naprawdę bardzo dużo, to jak nauczymy się nimi jeździć, już nawet nie mówię o samym jeżdżeniu na prądzie, bo to jest oczywiste, ale jak nauczymy się nimi jeździć, to tam możemy naprawdę osiągać świetne rezultaty, szczególnie przy przełożeniu na moc, jaką dysponujemy. Tutaj tej mocy mało nie jest, bo to jest prawie 200 koni, ale to też nie jest jakaś przesadnie duża wartość. I w sumie dla mnie ciekawe, jeżdżąc w mieście udało mi się spalać między 8 a 9 litrów. To jest wynik dobry. Tylko, że nie wiem, czy wpłynęło na to, że ja się po prostu starałem takie wartości osiągnąć. Jakbym się nie starał, to pewnie byłoby więcej. Na trasie to będzie znowu te powiedzmy 8, 9, 10 litrów w zależności jak będziecie jechać i gdzie będziecie jechać, więc to nie jest najbardziej oszczędny silnik. Przy czym wrażenia z jazdy są kapitalne i tak jak powiedziałem, mimo tego trochę większego spalania, ja ten silnik uwielbiam. Będę się upierał, że to jest najlepsza. Najlepsza to wiadomo, że Volvo będzie wersja T8, ale też sprawdźmy ile ona kosztuje, więc biorąc wszystko pod uwagę, będę się upierał, że B4 to jest najlepsza i spokojnie wystarczająca jednostka. Już nie mówię nawet o XC60, ale do XC40 to moim zdaniem lepszego wyboru nie ma, a przynajmniej ja wybrałbym taką wersję. Jeszcze takie jedno spostrzeżenie, ciężko będzie mi to Wam pokazać, bo telefon tego nie oddaje, ale ja mam wrażenie, chociaż ono może być spowodowane tym, że jeździłem ostatnio samochodami, z których widoczność najlepsza nie była, ale mam tutaj wrażenie, że widoczność nawet jest nie tyle co dobra, tylko jakaś genialna. Słupki wydają mi się bardzo małe, nie zasłaniają gdzieś tam na skrętach, na skrzyżowaniach, więc pod tym względem, jeśli moje spostrzeżenie jest trafne, ale wydaje mi się, że tak, to pod tym względem jest fantastycznie i to może być ważny argument przy zakupie, bo wiem, że dla wielu z Was po prostu jest. A jeśli bym się uparł, to pewnie bym się troszkę doczepił do wyciszenia, bo jest dobrze, może mogłoby być troszkę lepiej, ale czepialski nie jestem, powiedzmy, to czepiał się nie będę. Ale dobra, przejdźmy do tego, co tygrysy lubią najbardziej i zastanówmy się, ile takie cacko kosztuje. Ceny XC40 startują z poziomu 153 400 zł. Tyle kosztuje oczywiście najsłabsza wersja 120-konna i co ciekawe, jest to wersja ze skrzynią manualną i jedyna wersja z taką właśnie skrzynią. Jeśli chcielibyśmy już mocniejszy 2-litrowy silnik o mocy 163 koni, to przygotujmy się na wydatek minimum 172 400 zł. A prezentowana wersja z napędem naprzód to minimum 196 400 zł. Możemy do niej dokupić również napęd na 4 koła i to będzie kosztowało dodatkowe 9 000 zł. Ceny katalogowe zamykają się na kwocie 252 400 zł, ale myślę, że taka optymalna wersja będzie kosztowała około 220 000 i na taką kwotę przygotować się raczej trzeba. I tak jak ja pamiętam, te ponad rok temu mówiłem, że XC40 zaczyna się od około 140 tysięcy. Dzisiaj to już będzie dobrze ponad 150, także widzimy jak te ceny się zmieniają. I setny raz to mówię, wszystkie samochody są dziś drogie. Przy czym znowu to podkreślę, bo test tego samochodu po raz kolejny uświadomił mi, że jeśli macie te powiedzmy około 200 tysięcy,
i poruszacie się wśród gdzieś tam, powiedzmy, jakichś SUV-ów, marek, nazwijmy to nie premium. Wydaje Wam się, że Volvo odpada, bo na XC60 Was nie stać, bo chcecie w miarę dobrze wyposażony egzemplarz i nie stać Was dlatego, bo myśleliście, że minimalnie musielibyście mieć XC60, bo w 40 się nie zmieścicie. Może tak się oczywiście wydarzyć, ale ja polecam to naprawdę sprawdzić, bo to jest samochód, który swoją przestronnością robi bardzo dobre wrażenie, ale trzeba do niego wsiąść. Trzeba to zobaczyć, trzeba wsiąść z tyłu, trzeba zobaczyć bagażnik. Najlepiej, ja to zawsze polecam, nie patrzcie na to w salonie, bo salon troszkę załamuje perspektywę. On oczywiście załamuje perspektywę w taki sposób, że tam samochód wydaje Wam się większy niż jest, więc ja zawsze polecam, starajcie się taki samochód pożyczyć, chociażby na weekend. Mówię oczywiście, jak już naprawdę chcecie go kupić. Inaczej nie zawracajcie głowy sprzedawcom, bo szkoda ich czasu, ale jeśli chcecie kupić ten samochód, rozglądacie się za SUV-em, to weźcie ten samochód na weekend i po prostu się do niego przypasujcie, bo może się okazać, że właśnie stać Was na premium, mimo tego, co myśleliście, bo po prostu XC40 wielkościowo Wam wystarczy. A jako całość to jest naprawdę fantastyczne auto i chociaż nie mówię tego pierwszy raz, to za każdym razem, jak mówię coś takiego o SUV-ie czy crossoverze, to czuję się dziwnie, bo 1000 razy to podkreślałem, że ja za taką klasą nie przepadam. No i wracając do tego, jak zacząłem ten test, czyli o co mi chodzi, to XC40 wybija mi z głowy to, o co mi chodzi, czyli to, że tymi samochodami, czyli tymi wyższymi, się mocno średnio jeździ. No to XC40 jeździ się kapitalnie. To jest zdecydowanie jeden z moich ulubionych przedstawicieli tej nie za bardzo lubianej przeze mnie klasy, co ostatni tydzień zdecydowanie potwierdził. Dzięki za dzisiaj. Standardowo przypomnę o subskrypcji dla tych osób, które jeszcze tego nie zrobiły, bo szykuje się dużo ciekawych modeli. Zdradzę na przykład kolejny, to będzie Hyundai i30 w wersji N. Już nie mogę się doczekać, także kliknijcie i kliknijcie też ten słynny dzwoneczek, aby YouTube powiadomił Was, że choćby na kanał wjechał ten kolejny film. I co? Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.